Dorota Wellman od lat zmaga się z silną chorobą. Dopiero teraz opowiedziała o jej walce. Dorota Wellman jest jedną z najbardziej lubianych. Ale tak kreska e niezwykle kontrowersyjnych dziennikarek. Ostatnio gwiazda, która rzadko opowiada o swoim kreska życiu prywatnym, zdobyła się na odwa kreska ne wyznanie na bamach faktu. Jak się okazuje, gospodyni Dzied Dobry TVN traci wzrok przez migren. Mam problem z ci kreskakimi migrenami. To rzecz, która mnie w kotcu zabije. To jest tak ogromne bóle giebowy, kreska ECZ bowiek przestaje widzie. Na pocztku pekami obraz wokół i widz jakbym patrzyła przez kalejdoskop. Czyli mam przed sobą obraz peknity na tysiące kawałków. To pierwszy znak, kreska enast pijatak i strac wzrok do lepoty. Opowiedziała Dorota na bamach faktu. Dodaj C, niestety to tylko pocztek wielogodzinny gehenny. Ska kreska de kolejny minut sytuacja si coraz bardziej nie do zniesienia. Później zwalnia mimo w i pojawia się problem z artykulacji. Oprócz tego CZ bowiek si chwieje na wszystkie strony. Bo ma zaburzenie równowagi. Wellman zaznacza, kreska E towarzyszcy jej. Ból momentami jest nie do zniesienia. Mąż trafi do szpitala albo mnie podane silne leki do kreska ylne. Które dopiero po kilku godzinach powoduj, kreska E ból odchodzi. Dorota wzywa Polaków do regularnego badania si. I nie bagatelizowania niepokojących objawów choroby. Najgorszemu wrogowi nie kreska lcz tego. Co przekreska lwam kiedy migrena mnie dopada. Ponad 2 miliony ludzi w Polsce na to cierpi. Ale postronni sobie myl, kreska e jak kogo boli giebówka, to jest to jaka giebupota. Badacie si regularnie?